Cześć, z tej strony Franek, wy jesteście na kanale Modelarz, przede wszystkim dzisiaj kolejny odcinek serii Literatura Modelarska. Dzisiaj pokażę wam już drugą część encyklopedii od firmy Mick Jimenez. Tutaj macie też logo, pojazdy pancerne, techniki modelarskie. Druga część jest zatytułowana Wnętrza i kolory podstawowe. No więc cóż, zaczynajmy. Takie bardzo fajne zdjęcie. Tutaj oczywiście prolog, który już był w poprzedniej części. Mamy to znów podzielone na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział nazywa się materiały oraz dokumentacja nad etapem malowania i pierwszy podrozdział tego czwartego rozdziału są to narzędzia i materiały, dokumentacja i przygotowanie przed malowaniem. Drugi rozdział jest to malowanie wnętrz, czyli wnętrze samochodów ciężarówek, później malowanie wnętrz pojazdów bojowych i później malowanie silników. Szósta część jest to malowanie elementów zewnętrznych, czyli przygotowywanie elementów, malowanie aerografem, gruntowanie wstępne, cieniowanie, czyli pre-shading i warstwa bazowa, efekty wykonywane aerografem i odznakowanie i insygnia. Ok, no więc cóż, jedziemy. Więc tak, tutaj mamy narzędzia i materiały, czyli troszeczkę o aerografach, wszystkie farby opisane, jakieś rozcieńczalniki, dokumentacja, jaką sobie warto czasami zakupić, jeżeli chce się bardzo fajnie wykonać jakiś czołg, przygotowanie przed malowaniem części. To też w większości będę też samemu umawiał na swoim kanale, będę się starał. Wnętrza samochodów i ciężarówek. Światłocień. Deska rozdzielcza, proces podstawowy. Zaawansowane techniki malowania wnętrz samochodów i ciężarówek. Malowanie wnętrz pojazdów bojowych, czyli podstawowe techniki malowania wnętrz pojazdów bojowych. Zaawansowanie techniki malowania pojazdów bojowych, czyli malowanie i cieniowanie kolorów bazowych, siedzenia, wytarcia farby i efekty brudu. Inne przykłady. Malowanie silników, podstawowe techniki malowania silników. Malowanie śladu eksploatacji silnika. Malowanie i ślady eksploatacji przedziału silnikowego. Malowanie elementów zewnętrznych. Ten duży rozdział, czyli części, które muszą być pomalowane oddzielnie. Koła i gąsienice. Maskowanie wnętrz, rodzaje farb, emalie, farby akrylowe, malowanie aerografem, czyli używanie aerografu, rozwiązywanie problemów i eliminowanie typowych błędów, czyszczenie aerografu, czyli szybkie mycie po malowaniu, kompleksowe czyszczenie, gruntowanie, wstępne cieniowanie, czyli pre-shading i warstwa bazowa, warstwa bazowa ze wstępnym cieniowaniem. Efekty wykonane aerografem, czyli miejsce najbardziej oświetlone i linie, czyli nakładanie efektów światłocienia.
efekty oświetleniowe na oddzielnych elementach, malowanie wypłowiała farba, malowanie elementów w innych kolorach. Oznakowanie insygnia, nakładanie kalkomanii, skomplikowane kalkomanie, suche kalkomanie, szablony, szablony zrób to sam, szablony wycinane laserowo, inne techniki, oznakowanie malowane. Oznakowania malowane ręcznie, inne metody i tutaj zdjęcie, model wykonany przez modelarza polskiego Michała Wałkowskiego i koniec. Kolejna część encyklopedii będzie się nazywała kamuflaże. Zapraszam Was do zakupu w sumie takiej encyklopedii, bo z niej można taki w sumie niezbyt jeszcze dobry modelarz jak ja, uczy się z niej naprawdę, naprawdę dużo, choć to jest dość duży wydatek, ale jeżeli macie taką sobie stówkę odłożoną na jakieś rzeczy modelarskie, a nie macie na co akurat kupić, to naprawdę polecam Wam sobie zakupić taką encyklopedię. No więc cóż, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania moich filmów, aby widziałem jak największa ilość oglądających, do komentowania, co byście chcieli zobaczyć na kanale. No i to chyba tyle, więc dzięki jeszcze raz, dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych lub do poprzednich filmów na moim kanale. To cześć!